towarzyszę, więc jest to pierwszy weekend od bardzo, bardzo dawna, od kiedy prowadzę moją działalność na YouTubie, kiedy to nie nagrałem jakiegoś dłuższego materiału w języku polskim propagującego marksizm na kanał Odrodzenie Komunizmu, ale towarzysz Michał nie próżnuje i tutaj w ten weekend przeprowadziłem 3 rozmowy w języku angielskim, wszystkie ciekawe, do wszystkich zapraszam. Więc 2 już tutaj były opublikowane na kanale Rebirth of Communism, rozmowa z Benem Burgessem, a także rozmowa z Małgorzatą Kulbaczewską-Figat o kobietach w polskim ruchu socjalistycznym, więc jest o kobietach w proletariacie, w PPS-ie, a także oddzielny rozdział poświęcony działalności Róży Luksemburg, najwybitniejszej kobiety polskiej, która tutaj, tak, i chyba w ogóle no, najwybitniejszej przedstawiciela właśnie kogoś, kto się urodził na ziemiach polskich i dodał coś do teorii marksistowskiej. A z kolei dzisiaj towarzysz Michał gościnnie wystąpił na kanale The Barricade, więc jest tutaj temat tej dyskusji, dotyczył wyzysku wschodnioeuropejskich pracowników właśnie, no i sporo tam mówiłem o moim życiu we Francji, tym jak pracuję, a także tutaj właśnie Bojan Stanisławski i Maria Czernat dodali swoje różne uwagi dotyczące ogólnego takiego spojrzenia na tą sprawę. Bardzo ciekawa, bardzo miła rozmowa, zresztą która ujawniła, jak wielkim problemem dla ludzi mieszkających w Europie Wschodniej jest migracja. Jak zaczęliśmy gadać o tym wszystkim, no to właściwie można byłoby nagrać jeszcze z 10 odcinków. Tak wielki to jest temat. No i przy okazji zachęcam wszystkich do zajrzenia na kanał The Barricade. Jest tam sporo różnych ciekawych materiałów w języku angielskim. Kanał i w ogóle cały ten medium The Barricade, no to ma na celu właśnie tworzenie takiej sieci, internacjonalistycznej sieci dla lewicowców, którzy mieszkają z Europy Wschodniej. Więc właśnie jest Bułgaria, jest Rumunia, jest Serbia, no i a także no, jest tutaj właśnie Polska. Więc no, uważam, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa i właściwie pierwszy raz od czasów RWPG mamy tutaj powrót jakiejś takiej współpracy lewicowej właśnie, żeby tutaj no, te kraje, które są dość blisko siebie geograficznie, dość blisko siebie kulturowo, które to kraje zarówno razem miały historię budowy socjalizmu, jak i później neoliberalnej kontrrewolucji. Więc tak, no, jest tam na tym kanale The Barricade wiele różnych ciekawych materiałów. Wchodźcie, subskrybujcie, oglądajcie, uczcie się języka angielskiego. I to by było prawie na tyle, ale jeszcze chciałbym zareklamować inną rzecz, mianowicie w środę odbędzie się moja debata debata z Szymonem Gamsem. Z Szymonem Gamsem z Inicjatywy Pracowniczej i Federacji Młodych Socjaldemokratów. Nadesłał on swoje krytyczne uwagi dotyczące manifestu PPR. No i właśnie na temat tych krytycznych uwag no, będziemy sobie dyskutować. Więc no, zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób, które przeczytało manifest PPR, ma jakieś tutaj zarzuty. Zakładam, że ten tutaj właśnie kolega Szymon, który opublikował kilka swoich tekstów na portalu Strike, który udziela się także w innych miejscach, no, że on wyrazi mniej więcej te wasze krytyczne zastrzeżenia i mniej więcej no, dyskutując z nim, to będzie dyskusja z wami wszystkimi. Więc debata odbędzie się jako live, więc właśnie na początku będziemy sobie dyskutować razem, a później być może, jeśli będzie czas, no to będzie możliwość właśnie jakieś tam zadawać pytania z czatu, z komentarza, więc zachęcam do oglądania. Jeśli ktoś jeszcze nie przeczytał manifestu PPR, no to przed tą debatą jest dobra okazja, żeby właśnie się sprężyć, przeczytać ten manifest PPR i aktywnie uczestniczyć no, jako widz, no, jako komentator. No dobrze, towarzysze, więc przepraszam za brak marksizmu tutaj w języku polskim w ten weekend, no ale naprawdę towarzysz Michał ciężko pracuje i tutaj wypływamy na szerokie wody internacjonalizmu. Pozdrowienia, towarzysze.